Na początku opowiem o wydarzeniu, o jednym z epizodów mojego życia, który można wrzucić do kategorii doświadczania Boga. Moje doświadczanie Boga. Opowiadałem już o tym parę razy, ale może nie wszyscy słyszeli. Wiele lat temu, kiedy były jeszcze zupełne początki naszej wspólnoty, pewnego dnia miałem problem. Upływał właśnie termin zapłaty rachunku za gaz, niemałego, i nie miałem pomysłu, skąd wziąć na to pieniądze. Miałem wizję wyłączenia gazu, jedynej wtedy możliwości ogrzewania domu, w którym jest moja żona, dzieci. Tamtego dnia w osobistym czasie skupienia czytałem jeden z psalmów, w którym Bóg zapewnia o swojej trosce, o tych, którzy Jemu ufają. Zaśmiałem się wtedy w myślach: ciekawe, Boże, jak zatroszczysz się o mnie, skoro nie widać żadnych perspektyw zapłacenia rachunku. Później tamtego dnia przyszło mi pojechać do Wisły, przejeżdżając przez Ustroń. Pomyślałem, że zatrzymam się przy jednym ze sklepów. Zatrzymałem się na sporym parkingu. Gdy wyszedłem ze sklepu i wsiadałem do samochodu, obok mnie zatrzymał się inny samochód i rozpoznałem człowieka, którego spotkałem wcześniej raz u naszych wspólnych znajomych, więc przywitałem się z nim, właśnie jechał z Wisły do Cieszyna i też postanowił zatrzymać się na chwilę przy tym samym sklepie. Zaczął pytać, co słychać. W trakcie rozmowy wręcz wyciągnął ze mnie informację o problemie z opłatą za gaz. Wiedział, kim jestem i czym się zajmuję. Sięgnął do portfela, wyciągnął potrzebną sumę pieniędzy, mówiąc: jak będziesz miał, to mi kiedyś oddasz, a jak nie, to się tym nie przejmuj. Wsiadł w samochód i odjechał. Nawet nie był człowiekiem, który by specjalnie interesował się Bogiem. Dopiero po paru chwilach dotarło do mnie, co się stało. Wow, moje doświadczanie Boga w mojej codzienności. Ale nie chodziło o sam cud jako splot wydarzeń. Nie było w tym dla mnie nic aż tak bardzo niezwykłego. Przecież Bóg jest wszechmocny i dziwić się, że tak się stało, to jak dziwić się temu, że po czerwonym świetle zapala się żółte, a potem zielone. O, zielone się zapaliło. Normalne. Normalne, że Bóg jest wszechmocny i może robić, co chce. Było w tym zdarzeniu coś ważniejszego. Moja rozmowa z Bogiem. To, co On powiedział do mnie przez jeden z psalmów, jak zareagowałem i jak On w końcu na to odpowiedział. To było moje doświadczanie Boga, jeden z epizodów. I to jest nasz temat dzisiaj, jak doświadczać Boga, ale może wyjdzie z tego cała seria pod tytułem Doświadczanie Boga, więc niech będzie dzisiaj tytuł Doświadczanie Boga 1. Zamiar jest taki, by przyjrzeć się różnym postaciom opisanym w Ewangelii Jana, jak one doświadczały Boga i jak my możemy Jego podobnie doświadczać. A osoba, na którą popatrzymy dzisiaj, to Jan Chrzciciel. Przeczytajmy pierwszy tekst z Ewangelii Jana 1. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Był sobie człowiek o imieniu Jan. Co myślał sam o sobie? Jak myślał, że doświadcza Boga?
Myślał, że został posłany przez Boga. Uważał, że Bóg dał mu pewne zadanie do wykonania, by coś ważnego ludziom przekazał. I powstaje pytanie, ile warte były te jego przekonania? Czy naprawdę został posłany przez Boga? Wiemy, że nie brakuje fanatyków religijnych, którzy mówią, że Bóg ich posłał. Jednak to, co Jan mówił, było łatwe do sprawdzenia, bo on zapowiadał, że wkrótce pojawi się ktoś szczególny i będzie nim sam Mesjasz. Pojawienie się tej osoby zostało zapowiedziane przez proroków i nikt nie wiedział, kiedy to nastąpi. A prawda była taka, że od 300 lat w historii tego narodu było całkowite milczenie Boga. Wszystko jakby zamarło, 300 lat ciszy. Aż tu nagle, pewnego dnia, pojawia się człowiek, który mówi, że Bóg go posyła, aby zapowiedział, że ten ktoś, Mesjasz, zaraz się pojawi. Ludzie mają różne przekonania, nie brak fanatyków religijnych. Ile to już razy miał być koniec świata? Czy Jan Chrzciciel to autentyk? Czy to rzeczywiście Boże działanie? Czy tylko jeszcze jeden religijny fanatyzm? Sytuacja zrobiła się tym bardziej napięta, że ludzie gremialnie uwierzyli Janowi Chrzcicielowi. Stał się on wtedy najpopularniejszą osobą w Palestynie. Gdy przemawiał, całe miasta się wyludniały. Ludzie szli na pustynię, by go słuchać. Jan Chrzciciel stał się największym duchowym przywódcą od pokoleń, a może i w dotychczasowej historii, bo szły do niego całe miasta i wsie, a nie stała za nim żadna instytucja. Nie sztuka zgromadzić tłumy, gdy stoi za tym wielka instytucja, ale zupełnie samemu. W takiej sytuacji każdy normalny człowiek zadawałby sobie pytanie, co jest grane, kim jestem? Czy to działanie Boga, czy z jakichś innych powodów to się dzieje? Zobaczmy, co sam mówił na ten temat. Przeczytajmy parę wersów dalej w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, wers 15. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Tutaj możemy zobaczyć bardzo ciekawą rzecz, mianowicie postawę, jaką przyjął Jan wobec tego, który go posłał. Postawę wobec Boga. I chciałbym postawić pewną tezę, że to właśnie ta postawa Jana Chrzciciela pozwalała na to, by Bóg okazał swoje szczególne działanie w jego życiu. To jest i nasze podstawowe pytanie w tym temacie. Jak doświadczać Boga w codziennym życiu? Jak doświadczać Boga? Bo można o Bogu wiele mówić, można angażować się w religię, pisać o Nim tomy, ale zupełnie czymś innym jest autentyczne doświadczanie Go w codziennym życiu. Czyżby ta postawa, jaką miał Jan wobec Boga, miała na to wpływ? A jaka to postawa? Jan jeszcze nie wie, kto będzie tą osobą z imienia i nazwiska, ale już musiał gdzieś istnieć, gdzieś żyć, bo przecież za chwilę miał się pojawić. Nie znał tej osoby, którą ma wprowadzić na scenę, i nie wie, czy będzie starsza, czy młodsza od niego. A jednak mówi, że ten ktoś był wcześniej od niego.
Dlaczego tak mówił? No bo wiedział, że ten ktoś będzie Mesjaszem, Synem Boga. Dlatego był wcześniej od Niego, bo był od zawsze. Bóg jest od zawsze, nie ma początku. Jan jeszcze Go nie spotkał, jeszcze nie poznał, ale już rozgrywa tą sprawę w sobie w dość szczególny sposób. Przyjmuje postawę, uznaje Go za Boga, za swojego Boga, a przecież nie jest to coś automatycznego, co człowiek robi. Miał popularność, jak do tej pory żaden człowiek w historii, a wiemy, co się dzieje w ludziach w takich chwilach. Jak podobna rola potrafi zakrzywić rzeczywistość i soda idzie do głowy. Zobaczmy, jak Jan to rozgrywa w sobie. Jeszcze raz przez chwilę popatrzmy na to, co wtedy powiedział, ten 15 wers. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. On, Syn Boży, Mesjasz, przewyższa mnie. Jak może przewyższać człowieka ktoś, kto był zawsze sam Bóg? I to była cała tożsamość Jana Chrzciciela, jak ją widział. Moja rola? Tylko zapowiedzieć go. To jestem ja, Jan Chrzciciel, największy z proroków, w pewnym sensie największy z duchowych przywódców. Jestem tak popularny, że miasta i wsie wyludniają się, kiedy przemawiam. Największa oglądalność, 99%, 100 milionów odsłon na YouTubie i to przy zerowym zapleczu, zero wydane na promocję. Jestem największym YouTuberem wszechczasów. Bóg? Tak, nawet Bóg mnie popiera. Z czym do gościa? Tak się kiedyś mówiło w czasach mojej młodości, nie wiem, czy teraz też tak mówicie. Nie. Jestem tylko cichym głosem zapowiadającym. Jestem tylko woźnym sądowym zapowiadającym wejście wielkiego sędziego. On był wcześniej ode mnie. To on jest wielki, a ja jestem malutki. A później okazało się, że to będzie jego młodszy kuzyn, Jezus z Nazaretu, z narodzenia, jako człowiek, Jezus był młodszy od Jana Chrzciciela i wtedy tamte słowa Jana nabrały szczególnej wagi. On był wcześniej ode mnie, bo on był zawsze, jest Bogiem. To była postawa Jana, jaką możemy obserwować. Jestem tu po to, by realizować jego zamiar, jego wolę. Ja jestem jego głosem. Popularność Jana Chrzciciela nie mogła pozostać niezauważona przez ówczesnych religijnych hierarchów. Jan przyprawiał ich o ból głowy. Nie wiedzieli, co z tym zrobić, jak zaszufladkować. Przeczytajmy kolejny fragment o Janie. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów,
I zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Mówimy dzisiaj o doświadczaniu Boga i możemy tutaj zobaczyć, jak ówczesny człowiek stykał się z Bogiem, jak poznawał świat duchowy. Kapłani, lewici, przywódcy religijni, człowiek stykał się z Bogiem przez obowiązującą religię. Wszystko było ujęte w odpowiednie obrzędy i urzędy, były święta upamiętniające działanie Boga kiedyś, były odpowiednie rytuały i odpowiednie religijne obowiązki i w takim systemie wyrastał każdy człowiek w tamtym środowisku. Bądźmy przez chwilę trochę dociekliwi, szukamy w końcu najlepszej odpowiedzi na pytanie, jak doświadczać Boga w codziennym życiu i nie chcemy dać się zbyć ogranymi formułkami. Jak doświadczał Boga człowiek w takim systemie? Jak była zaspokajana potrzeba doświadczania Boga? Doświadczanie Boga było ujęte formę rytuałów, świąt, obrzędów, które szczelnie wypełniały życie człowieka od narodzin aż do śmierci. I można powiedzieć dobitnie, że potrzeba doświadczania Boga była zaspokajona bez działania Boga. Działanie Boga wcale nie było do tego potrzebne. Wystarczyło przekonać ludzi, że udział w tych rytuałach to właśnie doświadczanie Boga. Pomysł wręcz genialny, od urodzenia do śmierci człowiek doświadcza Boga. Jest to całkowicie przewidywalne, można to nawet planować, organizować. I paradoksalnie nawet do tego nie potrzeba żadnego działania Boga. Ktoś powie, no ale właśnie w środku tego wszystkiego Bóg może działać, może się objawiać, jak będzie chciał. Z tym jest problem, bo nigdy nie wiadomo, czy to działanie Boga, czy tylko odgrywanie działania Boga. Bóg jednak zrobił to inaczej. Nie posłużył się systemem religijnym, zadziałał zupełnie poza systemem. A co na to system? Religijni przywódcy z Jerozolimy wysłali swoich przedstawicieli do Jana na pustynię i zaczęli pytać go, kim jesteś? Zastanawiali się, jak umiejscowić Jana Chrzciciela w swoim systemie, jak go sklasyfikować, jaki jest jego urząd. Ze względu na wpływ na tłumy można by rozważać tytuł proroka, pod warunkiem oczywiście, że będzie liczył się z religijnym establishmentem. Niektórzy nawet zastanawiali się, czy nie jest Mesjaszem. Jak Jan reaguje na te próby umiejscowienia go w istniejącym systemie religijnym? Wytrwale odrzuca kolejne próby. Wyraźnie nie uważa, żeby to była jego tożsamość. Nie uważa się za część religijnego systemu. Co w zamian proponuje? Kim jest? Mówi w wersie 23, cytując proroka Izajasza, jestem głosem wołającego na pustyni. Pokazuje, że to, co dzieje się w jego życiu, wymyka się z utartych religijnych ścieżek. To jest działanie Boga. Bóg podjął swoje działanie i przemówił. Przez 300 lat poprzedzających Bóg milczał, nie było żadnego proroka. Ludziom pozostawało tylko wspominanie przeszłości,
tylko ich religia i ceremonie. Aż tu nagle Bóg przemówił. Świeże i autentyczne działanie Boga. Jak ludzie zareagowali? Zostawili Jerozolimę z jej religijnym systemem, zostawili synagogi i poszli na pustynię. Miasta się wyludniły, łącznie ze stolicą, bo ludzie poszli słuchać Jana. Każdy z nas mógłby teraz pomyśleć o swoich doświadczeniach własnych, jak ja zetknęłam ze światem duchowym, z Bogiem. Zapewne przez jakąś religię, przez tą skorupę, w której zastygło doświadczenie dawnych pokoleń. Jest pytanie, czy zadawalam się przypominaniem sobie tego, jak Bóg działał kiedyś, by tylko słuchać, jak było dawniej i obchodzić tylko rocznicę dawnych wydarzeń. Za czym tęsknię? Czy rozumiem te tłumy, które poszły za Janem, bo zobaczyły świeże działanie Boga? Czy utożsamiam się z tymi tłumami? Pragnienie czegoś autentycznego, doświadczać Boga w swoim życiu, a nie tylko wspominać, jak Bóg działał kiedyś w życiu innych ludzi. Co mi z tego, że Bóg działał kiedyś w życiu przodków, może nawet w życiu moich rodziców? Chciałbym doświadczać Boga i duchowego świata osobiście. To, co mówię, może brzmieć antyklerykalnie, ale nie o to chodzi. Myślę, że również każdy, kto ma jakiś tytuł, stanowisko, urząd w jakiejkolwiek chrześcijańskiej organizacji, powinien zatęsknić za tym, co przeżywał Jan Chrzciciel. Sam jestem pastorem, nawet czwartym pokoleniem pastorów w mojej rodzinie. Mój ojciec, dziadek, pradziadek byli pastorami, ale to mi nie załatwia tematu poznawania, doświadczania Boga. Tęsknota jest za dzisiejszym, świeżym, autentycznym działaniem Boga w moim życiu i wokół mnie. A więc najważniejsze pytanie brzmi, jak my dzisiaj możemy doświadczyć duchowego świata, w jakim jest Bóg? Jak doświadczyć działania Boga? Co z mojej strony jest potrzebne, by doświadczać Boga? Jan Chrzciciel był człowiekiem, który przebił się przez skorupę religii, w której się wychował. Jego ojciec był kapłanem, ale on doświadczył świeżego i autentycznego działania Boga. Dlaczego właśnie on? Jakie warunki spełnił? Zwróćmy uwagę na jego słowa w wersie 27. Jeszcze raz go przeczytajmy. Jan im tak odpowiedział. Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. W tych słowach Jan wyraża postawę, jaką miał wobec Mesjasza, Chrystusa. To jest ta postawa, na którą zwracamy dzisiaj szczególną uwagę. Nie jestem godny odwiązać rzemyka u jego sandała. Rozwiązywanie sandałów było rolą najniższych sług. Krótkie zdanie, ale bardzo wiele w nim o postawie, jaką Jan miał wobec Chrystusa. Zanim go osobiście poznał, już taką postawę miał. Skoro to miał być Chrystus, Syn Boży, to uznał go za kogoś tak wielkiego, że zrobienie dla niego czegokolwiek byłoby najwyższą radością i zaszczytem. Albo krócej mówiąc, Jan pragnął wypełniać wolę Chrystusa i traktował to jako największy przywilej. I Bóg działał w jego życiu. Biblia mówi nam, że istnieje świat duchowy, w
którym jest Bóg i że możemy Go mocno doświadczyć w swoim życiu. Jednak z naszej strony potrzebna jest decyzja. Jestem gotowy pełnić Twoją wolę, Chrystusie, jako odpowiedź na Twoje oddanie dla mnie. Zamiast buntu lub obojętności wobec Boga, pragnienie, by Mu się oddać, zamiana chodzenia swoimi drogami na pragnienie życia dla Niego. Jan przyjął taką postawę i nie były to czcze słowa. Za nimi poszło całe jego życie. Całkowicie dostosował swój styl życia do tego. Swoje miękkie szatki zamienił na ubranie z sierści wielbłąda, a smakowite potrawy jadane w mieście na szarańcze i miód leśny na pustyni to są symptomy tego, jaką postawę przyjął wobec Boga. Boże, Twój zamiar niech się spełni, nie mój. A jak Bóg odpowiedział na tą postawę? Działaniem, swoim zaangażowaniem w Jego życie. Zobaczmy zresztą, jakim działaniem. Przeczytajmy dalszą relację o Janie Chrzcicielu i tu jest punkt kulminacyjny. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Nazajutrz zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Jan stał w nurcie Jordanu, zanurzał kolejnych ludzi podchodzących i w pewnym momencie jego wzrok padł na postać w tłumie zbliżającą się do niego. Był to Jezus z Nazaretu, z którym był zresztą spokrewniony. I Bóg dał mu w tym momencie przekonanie. To jest ten, o którym mówisz. To jest ten, na którego czekasz. Jakie uczucia musiały targać Janem w tym momencie? Zdradzają to jego słowa, które wtedy powiedział. Wers 30. To jest ten, o którym powiedziałem. Okazało się, można powiedzieć tak, okazało się, że wszystkie jego słowa były prawdziwe. Jego słowa się spełniły. Jego przekonania naprawdę pochodziły od Boga. Nie był religijnym fanatykiem ulegającym niezdrowym emocjom. To było działanie Boga w jego życiu. A jakiego działania Boga my możemy się spodziewać? Być może większość ludzi chciałaby, by były to pewne nadprzyrodzone zjawiska, tak zwane cuda. Modlisz się o pomoc do Boga, bo nie masz chleba. Otwierasz rano drzwi, a tu na wycieraczce leży chleb. Albo spóźniłeś się na pociąg, widzisz jego tylne światła i modlisz się: Boże, to był ostatni pociąg. Nagle pociąg hamuje, cofa się i wsiadasz. Fajnie. Owszem, takie działanie Boga jest dobre, ale tylko na początek. Są rzeczy ważniejsze i donioślejsze. I o paru z nich chciałbym jeszcze dzisiaj powiedzieć. O pewnym szczególnym działaniu Boga możemy przeczytać parę rozdziałów dalej, w 7 rozdziale Ewangelii Jana. Popatrzmy. To są słowa Jezusa. Jeśli kto chce pełnić wolę Ojca, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy ja sam mówię od siebie. Kto chce pełnić wolę Ojca, ten pozna. O co tu chodzi? Gry komputerowe to bardzo nierozwinięta dziedzina mojego życia, ale ostatnio usiadłem przy jednym z moich wnuków przed sporym ekranem. O, ciekawe, gra polegała na ciągłym odnajdywaniu właściwych przejść.
Trzeba było wejść przez właściwe drzwi. Po drodze jeszcze ustrzelić paru tam przeciwników. To dobra ilustracja naszego życia. Co rusz stajemy przed wyborem, które drzwi są właściwe, która prawda jest prawdziwa. Również w duchowej dziedzinie życia co rusz są jakieś dwie prawdy, ale tylko jedna z nich jest prawdziwa. A od wyboru właściwych drzwi zależy naprawdę wiele. Zależy wręcz wieczność. I Duch Święty zainspirowałby to wskazać jako takie szczególne działanie Boga na początek. Jeszcze raz więc ten wers. Jeśli kto chce pełnić wolę Ojca, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy ja sam mówię od siebie. Bóg pomoże mi poznać, gdzie leży prawda. Da mi przekonanie, które drzwi są właściwe. Ale Bóg mi w tym pomoże, jeżeli potrzebna tutaj jest z naszej strony pewna postawa. I jest to ta sama postawa, którą miał Jan Chrzciciel. Gotowość, by pełnić wolę Boga. Najpierw potrzebujesz przyjąć odpowiednią postawę wobec Boga, by następnie poznać, co jest prawdą, a co nie. Ciekawa obserwacja, którą możemy często robić w Ewangelii Jana, a również przez naszą obserwację życia, może jest to obserwacja dla kogoś zaskakująca, to, czy ludzie ufają słowom Chrystusa, ma niewielki związek z tym, ile o nim wiedzą. Ludzie, którzy mają tyle samo informacji, reagują w różny sposób. Ta reakcja zależy od czego innego. Kto chce pełnić wolę, ten pozna. W sumie logiczne, bo jeżeli ktoś nie chce pełnić woli Boga, nie zamierza pójść za tym, co Bóg do niego powie, to po co mu pomagać? Skoro i tak nie zamierza z tego skorzystać, Bóg uszanuje to i będzie milczał. Nawet nie da komuś takiemu czegokolwiek doświadczyć z jego działania. Takiemu człowiekowi pozostaje tylko religia, wspominanie czyichś doświadczeń Boga. Ktoś powie, pokaż mi więcej, to może się przekonam. Jaka jest odpowiedź? Ale czy jesteś gotowy, gotowa za tym pójść? Bo jak nie, to żadna ilość informacji nie pomoże i szkoda gadki dla ciebie. Główny problem chrześcijaństwa to nie problem intelektualny. To problem woli. Jedni idą bez zastrzeżeń, inni nie idą w ogóle, chociaż wszyscy mają tyle samo informacji. Chcąc doświadczyć duchowego świata, potrzebna jest decyzja, potrzebne jest następujące rozumowanie. Jeżeli świat duchowy istnieje, jeżeli to wszystko to autentyk, jestem gotowy, gotowa uznać Boga i pozwolić, by wtrącał się w moje życie. Chcę pójść za tym, co powie. Jan Chrzciciel, zanim spotkał Jezusa, już mówił, że za tym pójdzie. A ile jest we mnie gotowości, by za tym pójść? Gdy Bóg powie mi, co warto, w jakie drzwi warto wejść, poszukujemy dzisiaj obszarów, w których moglibyśmy doświadczać Boga. A niektóre z nich są niezwykle ważne. Zwróćmy uwagę jeszcze na pierwsze słowa Jana Chrzciciela, gdy zobaczył Jezusa. Czytaliśmy o tym w wersie 29. Jeszcze raz rzućmy go na ekran. Nazajutrz zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata.
Jest pewne działanie Boga spośród tych, które możemy doświadczać, które jest najważniejsze. Jan mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. O co tu chodzi? Co rozumieli z tego tamci ludzie? Żydzi. Oni składali setki tysięcy ofiar, baranków i innych. Każdy z nich przyprowadzał osobiście zwierzę, kładł rękę na jego głowie, na głowie ofiary, jakby symbolicznie przekazując mu swoje grzechy, i następnie podcinano jej gardło. Było szerokie koryto, którym krew ofiar odpływała ze zbocza świątyni, i tak się działo od 1500 lat. A tu Jan mówi, wskazując na Jezusa: to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Co to oznaczało? Tamte ofiary, zabijanie setek tysięcy zwierząt, trudna do zliczenia liczba nabożeństw i celebracji, to tylko ilustracja, znak, przedstawienie jednej rzeczy. Jest jedno prawdziwe rozwiązanie, o które chodzi: ofiara Chrystusa na krzyżu. Co to ma wspólnego z nami? Co oznacza ten przekaz? Istnieje konflikt między Bogiem a człowiekiem. Konflikt między stworzeniem a Stwórcą. I ten konflikt to jest główny problem ludzi. Jest to największy problem do rozwiązania. Konflikt między Stwórcą a stworzeniem. I z Tobą osobiście i ze mną. To jest ten grzech świata, który zgładzi baranek. Konflikt z Bogiem, największy problem do rozwiązania. Ten problem leży u podstaw wszystkich innych problemów. Ma wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, z pogodą włącznie. Czy ten konflikt dotyczy mnie? Każdego z nas z osobna? A jakże? Może tego tak nie odczuwamy, nie jesteśmy świadomi, ale według Bożego objawienia tak jest. Więc najlepiej spojrzeć na to osobiście. To jest mój konflikt z Bogiem. Napięcie, które wyrosło między mną a Nim. Mur. A każdy z nas z pewnością wie, co to jest konflikt. Jak czujemy się, gdy z najbliższymi nam osobami, gdy jest nierozwiązany konflikt, jak się czujemy? Jakie jest rozwiązanie tego największego problemu, jaki mamy? Niezależnie od tego, na ile sobie to uświadamiamy. Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Gdy na Chrystusie spoczęły grzechy ludzkości, które przyjął na siebie swoją własną decyzją, gdy na Nim spoczęły grzechy ludzkości, Bóg wydał wyrok i Chrystus umarł. Chrystus zmarł na krzyżu nie na skutek zadanych ran. Oprawcy wręcz dziwili się, dlaczego tak szybko umarł. Przyszli połamać mu kości, żeby przyspieszyć śmierć, a on już nie żył. Umarł, ponieważ Bóg Ojciec wykonał na nim wyrok, gdy spoczęły na nim moje i Twoje grzechy. Nie było innego wyjścia, innego sposobu. I tak zgładził grzech świata. Otworzył drogę do pojednania, uczynił je możliwym. I ja mogę tego doświadczyć. Realnie, jako działanie Boga w moim życiu. Nie jako jakieś symboliczne wyrażanie, obrzędowe przedstawianie, przez jakiś udział w rytuale. Bo zawsze jest pytanie, ale czy to jest autentyczne? Czy tylko przedstawienie? Czy to rozwiązało mój problem z Bogiem? Czy to są prawdziwe drzwi?
Czy rytuał wystarczy? A jak nie? Gra idzie o najwyższą stawkę, o wieczne życie. Boże, pokaż mi prawdziwe drzwi. Daj mi przekonanie, które z drzwi są prawdziwe. Dam ci, odpowiada Bóg, jeśli chcesz pełnić moją wolę. Wtedy dam ci poznać, co jest prawdą. Jeżeli nie zamierzasz z tego skorzystać, to szkoda strzępić język. Jak się doświadcza działania Boga? Tylko liznęliśmy dzisiaj temat, a już upłynęło tyle czasu. Przed nami, jeżeli Bóg pozwoli, jeszcze 14 spotkań z tym tematem. Doświadczanie działania Boga, 15 postaci z Ewangelii Jana. Więc na tych parę miesięcy, w których będziemy mierzyli się z tematem, może załóżmy taki klub, klub poszukiwaczy Bożego działania. No tak jak, trochę jak klub podróżników. I będziemy sobie opisywali, wymieniali się informacjami, jak Bóg działa w naszym życiu. Ale bardzo proszę, żeby to było bez koloryzowania. Jeżeli naprawdę się tak zdarzy, że chleb będzie leżał na wycieraczce, a nie, że sam go podłożyłeś wcześniej, tak? Albo pociąg naprawdę wrzuci na bieg wsteczny, no to nie wahajmy się o tym opowiedzieć, chociaż są rzeczy o wiele ważniejsze niż chleb, niż pociągi. Więc robi się ciekawie.